proszę Państwa, punkt projekt uchwały zarządu według druku numer do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie płatnego parkowania typu C w strefie starego podwórza. Ja myślę, że powinniśmy wyciągnąć w związku z tym, że jak odbędziemy szerszą dyskusję, chociaż tamten druk nie jest prowadzony, to w tej chwili... Ale jest 11. 11. 11. Te dwa przy tej okazji. Proszę Państwa, przeczytam Państwu, kolega Tomasz jest. Będziesz prezentował w imieniu zarządu? Mogę. Proszę bardzo. Podobnie na wzór, jak zrobiła to Rada Dzielnicy Dziewuszki, ponownie zawnioskowała do prezydenta o wprowadzenie strefy płatnego parkowania typu C. Mieli odwagę ponownie złożyć do pana prezydenta z powodu oczywiście non-stop pogarszającego się stanu w Dziewuszkach stanie możliwości zaparkowania, czy bez parkingu. I w stosunku do tej uchwały, którą podejmowaliśmy rok temu, jest to jak gdyby ponowienie wniosku. Ja oczywiście, że podobnie bez kierunku prezydenta miasta Krakowa ustanowienie strefy na obszarze starego podwórza oraz Zabłocia. Zgodnie z przyjętym standardem miasta Krakowa, programem parkingowym dla miasta Krakowa. To jest program został przyjęty. Natomiast przygotowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie projekt strefy jest w pełni akceptowany przez Radę 913. Jakie jest uzasadnienie tego wszystkiego? Oczywiście chyba najbardziej istotne, ponieważ w uzasadnieniu znalazły się, ja będę całego odczytywał, znalazły się argumenty, oczywiście, że niestety na przestrzeni już roku widać i wszyscy, którzy tu, że tak powiem, żyjemy w Starym Podwórzu, widzimy, jak postępuje deficyt miejsc. Jeśli ktoś na przykład nie chciał się do tej pory przejść na ulicę Dębowskiego, nie zauważa parkową, Radosną, to niech się przejdzie, niech zobaczy, że po roku, kiedy jeszcze w tamtym roku można było swobodnie tam zaparkować, w tym roku już się po prostu nie da. No nie da, na koniec roku się już po prostu nie da. I po prostu te miejsca są zajmowane non-stop, po prostu ich nie przybywa. Jedynym wyjściem jest oczywiście przeważenie strefy. To, co zostało przegadane na 10, na 40, może na 40 stronę przez wszystkich świetnych, przez znawców tematu, przez ludzi, którzy są profesjonalistami w tej tematyce, że jeśli nie ma możliwości wybudowania natychmiastowego dużej ilości parkingów, to zastępczym środkiem jest wprowadzenie strefy, która wymusza rotację parkowania samochodów. Oczywiście ta rotacja powoduje, że tych samochodów może, bo tak powiem, znaleźć się więcej w dzielnicy. No bo jak nie odjadą, to ktoś musi krótko przejechać przez dzielnicę i już nic nie załatwi. No nic nie załatwi, bo nigdzie nie zaparkuje. I to widzimy na ulicy Kalwaryjskiej, na ulicy Limanowskiego mniej, bo jest oczywiście ograniczenia dotyczące możliwości wynikających z kodeksu drogowego zatrzymywania się. Ale Kalwaryjską, że Państwo poprawcie, mówiąc o innych ulicach Zamińskiego, Józefińska, Nadwiślańska, etc. Mieszkańcy bardzo dotkliwie odczuwają ten stan rzeczy. Nie mówiąc o tym, że oczywiście niszczone są dzielnice i cała infrastruktura. Słupki, to jest miejsce, to samochody, jak takie robaki, no ja już to poza uzasadnieniem,
wszędzie, wszędzie się wślizną, byleby zaparkować. Człowiek pieszy po prostu jest bezsilny, częstokroć nie ma możliwości swobodnego poruszania się po ulicach. I to nie jest tylko w naszej dzielnicy, oczywiście to tak samo jest w Grzegórzkach. I ja rozumiem, że pewna solidarność i z Grzegórzkami powinna występować. Proszę Państwa, chyba najistotniejsza, najbardziej istotna informacja znalazła się na koniec tego uzasadnienia. Mianowicie należy przyjąć, iż w najbliższych latach, zgodnie z realizowanymi obecnie inwestycjami, oczywiście mieszkania, w samym Starym Podpórzu, przybędzie około 1000 nowych mieszkań. Na samej Nadwiślańskiej ulicy przybędzie 385 plus zdaje 23, to 400 mieszkań. Czyli dobrze, żebyśmy miejsc parkingowych jest 85, podziękuję. Buduje się klikoteka, do klikoteki też będą. Będzie teren zarezerwowany przez autokary i tak dalej. Wiemy, jakie będzie rozwiązanie z możliwości parkowania przed klikoteką. Jeszcze przybywa w samym centrum. Będzie zabudowany plac bohaterów getta. Ja już nie mówię o tych inwestycjach, które w tej chwili idą. Czyli idzie Śliska na Zamojskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie Państwo, to jest minimum, dlatego ja podaję minimum 1000. W najbliższych 5 latach przybędzie 2000 mieszkań. Jeśli my będziemy liczyć średnio tylko i wyłącznie jeden samochód na mieszkanie, no ja bym bardzo chciał. Ponieważ jeśli kogoś stać na wykupienie mieszkania za 8700 zł za metr kwadratowy i drożej, to nie będzie to jeden samochód. Dajmy, Panie Boże, żeby tylko było 1,5 samochodu takich wskaźnik na jedno mieszkanie. To wtedy nie będzie 2000 samochodów, to wtedy będzie około 3000 samochodów. A stan się nie zmniejszy. Gdzie się to ma zmieścić? A wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, że parkingów nie przybędzie na tyle. Jeśli zacznie być realizowany parking przy Koronie, to ileż on pomieści? To są wszystko mikroskopijne cyfry. Ja rozumiem, że Wieliczka, Myślenice, Gdów, Niepołomice mają oczywiście centra włączone z parkowania, czyli są strefy parkowania. Oczywiście my się znajdujemy na tak zwanym zadrugiu, czyli my nie powinniśmy mieć. Ale przepraszam za to. Bo nieraz tak sobie wyobrażam, że tak oczywiście wszyscy mają tę sensę, że tu jest strefa, a gdzie indziej nie powinna. Proszę Państwa, Ja tylko sygnalizuję, że stworzenie możliwości parkowania mieszkańcom, bo przede wszystkim, chyba oni mają największe prawa, tego obszaru, czyli Starego Podwórza i Zawocia, powinno być priorytetowym dla naszych miast. I to w uzasadnieniu napisałem. W imieniu zarządu. Rozpuszczę. Proszę Państwa, zanim otworzę dyskusję, jeszcze wolę uzupełnienie. Nas wybierają mieszkańcy. Naszym najważniejszym zadaniem jest dbanie o interes mieszkańców. Niemniej jednak, i tu istnieje pewna rozbieżność, bo to dało między innymi konsultacje społeczne, że mieszkańcy generalnie są za. Problem był z niezrozumieniem przedsiębiorców. Nie wszystkim, ale części. Tylko, że proszę Państwa, ja rozumiem, że ocena sytuacji może być różna, bo każdy może oceniać, że szklanka jest do połowy pusta, albo jest do połowy pełna. Niemniej jednak, wydaje się, że w zatłoczone centrum naszej dzielnicy, to jest to centrum, to jest populacja około tam 12 tysięcy ludzi, którzy tutaj w centrum mieszkają. To jest centrum, zabudowa śródmiejska. Kategoria ulicy Handlowej A, czyli najwyższy, czyli tak jak jest Karmelicka, tak jak jest Groska, największe czynsze. Proszę zauważyć, co się, proszę Państwa, dzieje. Kto teraz przyjeżdża do sklepu? Do sklepu przyjeżdża się tam, gdzie można zaparkować. Rezerwy proste, o czym Państwo dobrze wiecie, bo robimy to
nie od tej kadencji, od kilku kadencji to robimy, czyli wprowadzanie dróg jednokierunkowych, wyłuskanie każdego wolnego miejsca parkingowego, dodatkowe zmiany jakby kierunku parkowania, czyli pod ukosem, po prostu się skończyły. Jeżeli ktoś mówi, że można w podwórzu 100-200 miejsc jeszcze uzyskać, nie ma takiej możliwości. Ostatnią rzecz, która została wprowadzona, która była możliwość na szerokość, to jest między innymi ulica Smolki, która została wprowadzona jednokierunkowa po to, żeby można było parkować po obu stronach. Nie ma już innych ulic, które według nas, które bez ograniczenia ruchu można by zrobić. No jeszcze zostaje Kalwaryjska i Limanowskiego, ale tam wtedy jest priorytetem, jest komunikacja zbiorowa i rozumiem, że te ulice z natury odpadają jako kręgosłup komunikacyjny. W związku z czym to nie jest rozwiązanie, które jest paraseum na wszystko. Natomiast wydaje się, że proszę zauważyć, co się stało w podwórzu. Ja to kiedyś mówiłem. I taką ocenę. Oczywiście każdy ocenia przez siebie. Padają sklepy. Proszę zauważyć, jak wygląda ulica Limanowskiego już. Ile jest pustych sklepów i pustych, łącznie z tym, że Żabka nawet padła po drugiej stronie. Bo może tylko korzystać z tych, którzy przechodzą tutaj na nogach, albo ci, którzy fizycznie mieszkają. Tu nikt się nie zatrzymuje, żeby dokonać zakupów, tak jak kiedyś to było centrum. Jedzie do marketu, tam gdzie ma możliwość dużego parkingu, gdzie może sobie spokojnie zrobić zakupy. Ulica Kalwaryjska Limanowskiego zrobiła się, proszę Państwa, dwubiegunowa. Z jednej strony to jest 28 banków, które ma tutaj swoje siedziby i około 16 ciucholandów, które tam w różnych wersjach 18 raz było. Rozwija się w kierunku albo, że tak powiem, odzieży z drugiego obiegu, które jest po prostu dla ludzi, którzy wiadomo, że to jest zdecydowanie tańsza odzież, którzy są takiej potrzeby, może i lubią, ale mówię, to idzie w tym kierunku. I teraz jak można to zahamować, żeby to podwórze nie było takim dwubiegunowym? Tylko i wyłącznie według nas przez to, że po pierwsze mieszkańcy mogli zaparkować tam, gdzie mieszkają, a po drugie, żeby mogli skorzystać ze sklepów, które potencjalnie mogą się pojawić. Zauważmy, co się dzieje. Nie ma tych sklepów, które jeszcze były 10 lat temu, 5 lat temu czy 3 lata temu. Praktycznie tych sklepów nie ma. Nie rozwijają się ani restauracje, nie rozwija się żaden tam, gdzie nie można zaparkować. Oczywiście można nie robić nic. Jedyne, co wymyślili na świecie, i to nie jest to, że to jest nasza specjalizacja Krakowa, Polski, wszystkie centra miast mają ograniczony dostęp z parkowaniem czy z wjeżdżaniem do centrum. Plus oczywiście budowa parkingu. Czyli ta polityka parkingowa, o której mówimy, to jest nie odpuszczanie sprawy parkingu przy ulicy, która też jest kwestionowana, bo tam jeżeli ktoś mieszka blisko, to jest kwestia korony, ale wydaje się, że to jest, zresztą on tam jest w ogóle i wpisany ten parking. On jest już, z tego co rozmawiałem z dyrektorem Marcinko, on już jest dosyć mocno zaawansowany i są potencjalni wykonawcy i są w stanie to zrobić nawet za 8 miesięcy. Będzie wyglądał jak kamienica na zewnątrz, przynajmniej od strony tych kamienic. Natomiast mówimy o miejscowych planach. No dobrze, bo będzie markował, nie będzie agresywną bryłą, a będzie pani Basiu. Nie jesteśmy głęboko, nie chcę się wpadać. Natomiast proszę Państwa, mówimy o miejscowych planach i mówimy również o lokalizacji drugiego parkingu wielopoziomowego, który na dzisiaj jest w rejonie ulicy Kalwaryjskiej od strony ulicy Śliskiej. Oczywiście część mieszkańców jeszcze pewnie nie wie, że tam to się produkuje, bo wszyscy by chcieli korzystać z parkingu pod jednym warunkiem, że ten parking nie jest blisko ich miejsca zamieszkania, bo jednak on też generuje ruch. Przed ruchem, proszę Państwa, nie uciekniemy. Ilość komunikacyjnych, trzeba powiedzieć, że jeszcze się nałoży parę rzeczy w naszej dzielnicy. Otóż taką olbrzymią inwestycją, która w jakiś sposób na generowanie ruchu i może nas odblokować, to jest kwestia łącznicy wiejskiej. Proszę Państwa, to jest około ponad chyba 1,5 miliarda złotych, które zostaną wpompowane w tą inwestycję. Część terenów, mam nadzieję, że to jest też rozmowa dla nas, że część terenów od tam jak jest AWS, czyli w rejonie Hetmańskiej, w rejonie ulicy Dąbrowskiego, zostanie wyburzona i zostanie pusty teren. Obowiązujące na dzisiaj prawo mówi, że pod estakadą, pod wiaduktem kolejowym nie może być żadnych budynków. W związku z tym pozostanie, po tym ostatnim spotkaniu, pozostaje możliwość zagospodarowania przez miasto między innymi na parkingu. Stanowi to też pewną rodzaju...
Bardzo proszę, by to wyłączał. Nie, tylko odebrał. I proszę Państwa, to będzie następna gigantyczna inwestycja, która z jednej strony nam na pewno przez 2-3 lata zburzy tutaj część ruchu, bo to jest na... mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się wyciągnąć większy projekt, żebyśmy mogli to zobaczyć, bo na dzisiaj jest to na etapie jeszcze jakiś koncepcyjno-projektowy, ale już to zaczyna procedowane wynikać. Zaczyna to nabierać rumieńców i to takich bardzo realnych. Ale z drugiej strony stanowi przyszłość. Ja bym się skupił właśnie na tym, żeby miejsce, bo na dzisiaj nie ma pomysłu, to co rozmawialiśmy w mieście, nie ma pomysłu na to, jak zrozumieć przestrzeń pod estakadami, żeby tą przestrzeń pod estakadą zagospodarować między innymi na miejsca parkingowe. To też jest, myślę, że to jest właśnie zadanie, inicjatywa leżąca po stronie dzielnicy, że nie tylko narzekamy, wskazujemy. I teraz nie bardzo mamy drugie wyjście, bo albo mówimy tak, tak jak jest, plus parking i jest dobrze, czy szukamy rozwiązania, że w związku z tym, że sytuacja w Podgórzu pogorszyła się przez Kazimierz, mamy również świadomość tego wypytania strefy, bo to jest pytanie, gdzie ta strefa się ma skończyć. Ale wydaje się, że ta buforowa strefa, czyli tańsze parkowanie, skończy się chyba już po stronie Paszowa, jeżeli chodzi o tamtą stronę dzielnicy. Natomiast jeśli, czytałem tu Państwu chyba 4 czy 5 sesji temu list z Bumy, z ulicy Krzyżówka, kiedy z pretensjami występuje do nas właściciel Bumy, że chcemy wprowadzić, że dzielnica się odpowiada za strefą, bo jego pracownicy parkują na ulicy Krzyżówka. Co on ma zrobić z tymi ludźmi? Jeszcze niedawno ten budynek został 2 czy 3 lata temu wybudowany i okazuje się, że obsługa tego budynku jest z terenu miejskiego, czyli te chodniki, które remontuje dzielnica, drogi, które buduje miasto, stanowią miejsca parkingowe dla inwestycji, która została wybudowana i go nie interesuje, zamyka bramkę i na zewnątrz go nie interesuje, co się dzieje z samochodami przejeżdżającymi. Na pewno chcielibyśmy, żeby ta polityka parkingowa była kompleksowa, czyli z jednej strony... Ale... No, w każdym razie protestuję. I teraz jest dyskusja, w którym jako dzielnica idziemy kierunku. Brzeguszki od tamtej kadencji są bardzo... No, bardzo, znaczy dojrzały szanse na odblokowanie przez strefę. Ja pamiętam, jak pani Basara, jako ówczesna przewodnicząca dzielnicy, chodziła do mnie jako ówczesnego wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury z błaganiem i z prośbą wprowadzenia w rejonie na przykład Topolowej, gdzie jest rejon dworca PKP od tamtej strony, bo przyjeżdżali mieszkańcy, przyjeżdżali osoby, które wyjeżdżały do Warszawy, zostawiały na cały dzień o 6 rano samochód i przyjeżdżały o 22 i nie można było dojechać do szkoły, do sklepu. Została tam, proszę Państwa, wprowadzona strefa. Tylko, że proszę Państwa, dzięki temu zauważyli, jak można odblokować, jaka jest rotacja i oni mają, że tak powiem, rzutem na taśmę na koniec tamtej, chyba to jest ostatnia sesja uchwały Rady Miasta, kiedy wprowadziliśmy Kazimierz w tamtej kadencji. Nikt sobie wtedy, ja też nie zdawałem sobie, że tak powiem, promień działania jest większy od promienia przewidywania. Nikt nie przewidywał wtedy, że ten ruch w tak mocny sposób rzuci się na Podgórze. Ale to się stało faktem. No aha, bo nam jeszcze Proszę Państwa, po drugie, trzeba mieć również świadomość, że część może być jeszcze wyłuskanych miejsc parkingowych jeszcze z jednej kwestii. Przybędą dwa duże dworce kolejowe, gdzie będzie dworzec przesiadkowy. Jeden dworzec, to jest dworzec Krzemionki, na dzisiaj jest tam kawałek tunelu i dwa peroniki, to będzie potężny dworzec przesiadkowy, jak również dworzec bardzo duży na Zabłociu. Proszę Państwa, trasa kolejowa, tory zbliżają się, dworzec się zbliży 20 metrów od Grega, od tych nowych wybudowanych budynków po Mirakulum, znaczy z tyłu Mirakulum. Oznacza to, że ci, którzy będą przyjeżdżać część na dworze, czy zmieniać komunikację szynową na taką, to jest kwestia z jednej strony udostępnienia komunikacji zbiorowej, ale część pewnie będzie chciała przyjechać jakoś samochodem, żeby po prostu jakaś taki dworzec, pierwszy dworzec za centrum miasta zapisał.
to jest też następne wyzwanie, które może się spowodować, że się zakorkujemy. I ta inwestycja, proszę Państwa, ma duże szanse odpalenia do 2 lat. To nie jest długa perspektywa, notabene łącznica projektowana już od 50 lat. To jest tylko tak, w ramach jakiegoś takiego szerszego tła, tą wiedzę, którą jakby posiadamy, się z Państwem dzielimy. Oczywiście decyzja, który, przypomnę, że dzielnica opiniuje, wnioskuje, jakby wymaga jakby informacji, prosi o udzielenie. I teraz jakbym przeszedł do tej projektu uchwały Pani Radnej, jako Radnej Miasta, że wnioskuje się do Prezydenta o pilne przedłożenie propozycji kreatorzowego programu zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Super. Natomiast ja powiem szczerze, osobiście nie zgadzam się z uzasadnieniem. Bo to Rada Miasta zobowiązała Prezydenta, nie Rada Dzielnicy. No trudno, żeby Rada Dzielnicy żądała od Prezydenta, dlaczego nie dostała informacji, skoro beneficjentem jakby informacji Prezydenta jest Rada Miasta. My możemy poprosić Pana Prezydenta o to, żeby nam przekazał informację, którą ma przedłożyć Radzie Miasta Krakowa, a nie żądać jako... No nie jesteśmy w tej sprawie suwerena. Oczywiście chcielibyśmy być, ale nie jesteśmy. Bo gdyby do chwili obecnej żaden radny dzielnicy, jest to pewnego rodzaju pretensja, no ale żaden radny dzielnicy, myśmy nie mieli dostać tej informacji, bo tą informację miała dostać Rada Miasta Krakowa, a nie Rada Dzielnicy. W związku z tym pretensje do Prezydenta są nieuzasadnione. Według mnie, bez względu na to, czy lubię Prezydenta, czy nie lubię, ale mówię o względu formalnym. Nie wiem, jak to Państwo oceniacie. Bo w pewien sposób uzasadnienie mówimy, do chwili obecnej żaden radny dzielnicy nie został poinformowany o realizacji uchwały. No żadnej uchwały nas nie informuje Prezydent, bo Prezydent jeśli informuje, to informuje Radę Miasta Krakowa ustami tam sekretarza, że otóż przedkładam tam informację zgodnie z uchwałą Rady Miasta tą numer. I to idzie do Rady Miasta Krakowa, a nie do radnych dzielnicy. My możemy dostać do informacji, że zostaje radny poinformowany, aczkolwiek nie musimy. Chyba, że Rada Miasta by zajęła w swojej uchwale, że należy w tej sprawie również poinformować radę dzielnicy czy radnych, to proszę bardzo. Bo wtedy teraz żalimy się o coś, do czego nie mieliśmy. Pytanie ma zauważenia. Wnioskuje się do Pana Prezydenta o pilne przedłożenie propozycji programu i tak dalej, cytując. Czy tam nie ma słowa żalu, ani żądania. Ja tam uzasadnienie. Nie mam takiego... Ale proszę Pani, ja tam uzasadnienie. Do chwili obecnej żaden radny dzielnicy tak. Nie został poinformowany o realizacji uchwały. Ja bym wyglądał wprowadzenie tego programu. Ja w ogóle jedna i druga uchwała miała na celu, ja przepraszam, Pani nie udzielił głosu. Proszę bardzo. Weszła miała na celu tak naprawdę poinformowanie nas wszystkich jako wymogę, bo wydaje mi się, że informacja jest po prostu rzeczą dobrą i nie ma ani w jednym, ani w drugim druku takiego buńczucznego, podniesionego tomu jakiegoś żalu. Uważam, że sprawa jest na tyle pilna, że każdy z nas radnych dzielnicowych i radnych miejskich również powinien mieć taki druk przedłożony, a Państwo tym bardziej z uwagi na to, że Państwo jesteście organem opiniującym prowadzenie spraw, nie jako przekładacie to do Rady Miasta. Więc jesteśmy w tym momencie już bardzo ważnym organem, który tutaj zabiera głos w tej sprawie, dlatego że radny z miasta z Nowej Huty nie ma pojęcia, co się dzieje na obszarze Podgórza, więc to Rada Dzielnicy pokazuje pewien kształt, więc ja życzyłabym sobie, będąc w Radzie Dzielnicy, żeby taka informacja również do nas dochodziła. I powiem szczerze, że jestem troszkę zaskoczona, że Pan Przewodniczący odbiera tego atak na Pana Prezydenta z uwagi na to ostatnie porozumienie, o którym pan Przewodniczący wie, jeżeli Państwo nie wiedzą, choć pewnie Państwo wiecie, bo wszyscy czytamy gazety, że 2 miesiące temu zostało podpisane porozumienie, więc nie ma tutaj słowa żartu. Ja nie personifikuję, Pani Rada, ale ja nie personifikuję sprawę, ja tylko mówię, że zwracamy się, jeśli byśmy mieli formę, do chwili obecnej żaden rady nie otrzymał. On nie miał otrzymać, no to wspomniał. Pani Jacek, proszę. Chciałbym wrócić do tej uchwały, którą teraz procedujemy. Po pierwsze, rozumiem, że projekt uchwały do rządu wynika również z tego, że czytałem parę takich rzeczy, z jakichś dokumentów, który wpłynął do zarządu i rozumiem do odpowiedniej komisji, z Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie, projekt strefy, czyli rozumiem, że jakiś projekt, czyli jakaś informacja, jest to w komisji, tak? Ja tylko poinformuję. W Komisji Praworządności jest dokument, który wpłynął z KICIE po ostatnim spotkaniu odnośnie poszerzenia strefy o rejon Zagłodzia. O czym ja również informowałem Państwa na poprzednich sesjach.
Czyli rozumiem, że w tym projekcie jest określone jakieś założenia dotyczące poszerzenia strefy już nie tylko o stałe podwórze, ale również o zapłoć. Tak, rozumiem, że radni mieli możliwość się z tym zapoznać. Tak. I podnosiliśmy problem, jak to przypomnę, to jest ten problem dróg wewnętrznych, na których strefa nie obowiązuje, a są drogami wewnętrznymi. Dobrze, proszę Państwa, ja muszę tak, ponieważ to nie jest temat strefy parkowania, to jest temat, który ponad półtora roku temu. Bo jeszcze w momencie, kiedy były pierwsze rozmowy i konsultacje tutaj na górze, w momencie, kiedy padł pomysł budowy parkingu przy Koronie, to już wtedy było wiadomo, że docelowo będzie wybudowany również parking, będzie wprowadzona strefa na Kazimierzu. Jak i również, proszę Państwa, trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli Państwo to potwierdzacie tą informację, że parking przy Koronie będzie ogłoszony przetarg, czy on się rozstrzygnie, czy nie, to są jakby dwie różne rzeczy. Wiem, że tam też była ta opcja, że miasto będzie szukało środków, to jest jeden z tańszych parkingów planowanych do realizacji, że miasto buduje go za własne pieniądze. Proszę Państwa, nawet jeżeli, czy miasto, czy tym bardziej, jeżeli buduje to prywatny przedsiębiorca, to jest to jednoznaczne z tym, że będzie wprowadzona strefa. Bo nikt nie wybuduje parkingu nawet na 250 miejsc postojowych i że one będą darmowe, bo nie będą darmowe, bo nikt nie wyda kilka milionów złotych na to, żeby mieszkańcom, polepszyć mieszkańcom starego podwórza parkowanie. Co też oczywiście budzi moją wątpliwość, bo w uzasadnieniu, w ostatniej linijce jest napisane, że stworzenie możliwości parkowania mieszkańcom tego obszaru powinno być priorytetowym zadaniem miasta Krakowa. Ja myślę, że idea też nie jest taka, bo ja akurat o tym się nie dopisuję, że tylko i wyłącznie priorytetem powstania strefy jest to, żeby mieszkańcom, którzy tu mieszkają, lepiej się parkowało. Ja rozumiem, że to ma służyć wszystkim. I akurat z tym ostatnim z nami się nie zgadzam, bo rozumiem, że ma służyć również mieszkańcom, ale również przedsiębiorcom, jak i również klientom, którzy przyjeżdżają do jednego urzędu, który mamy w tym budynku, czy do powiatowego urzędu geodezyjnego, czy do innych jednostek, które na tym terenie się mieszczą. Jak i również do sklepów, które tutaj są, czy innych rodzajów działalności. Więc prosiłbym o rozważenie zmiany bądź modyfikowania tego ostatniego zdania. Bo może ono powodować, proszę Państwa, konflikt u innych grup, które na tym terenie są. Bo za chwilę ktoś, kto to przeczyta, pyta, bo rada myśli tylko i wyłącznie o mieszkańcach, a gdzie my jesteśmy? Myślę, że chcemy przekonać, znaczy myślę tak, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nieodzowną kwestią będzie wprowadzenie tej strefy. Każdy ma swoje argumenty. Ja jestem za wprowadzeniem, bo uważam, że strefa i wprowadzenie rotacji, bo o tym mówimy, spowoduje możliwość parkowania tutaj, wyeliminuje to, że samochody będą stały tutaj po 10-12 godzin. Ludzi, którzy mieszkają czy pracują po tamtej stronie, również zdaję sobie sprawę, że może będzie problem w Płaszowie, czy na Kablu, też to jest Płaszów, czy w sąsiednich elementach obszaru. Część Kabla jest Płaszowem, co byśmy nie pomyśleli. Ja mówię, Pani Wasi powie, że to nie tak. No, więc chciałem tylko to wyjaśnić, myślałem, że są jeszcze też jakieś problemy. I zdaję sobie sprawę z tego, że prowadzenie strefy może powodować inne utrudnienia. Natomiast proszę Państwa, wybudowany zostanie parking na Koronie. Nie wiem, czy ja przeszkadzam, może to ja może. Proszę kontynuować. Czy wybudujemy parking, czy miasto wybuduje, czy prywatny inwestor wybuduje parking na Koronie, czy wybuduje to miasto, czy powstanie drugi parking na Śliskiej? Proszę Państwa, to nie będą darmowe parkingi. Bo ja też nie wyobrażam sobie, bo niby proszę Państwa, z jakiej racji, z moich podatków, ja mam budować parking dla miejsca postojowe mieszkańców Starego Podgórza. I to darmowe. Ja nie widzę takiego powodu. Bo ja uważam, że najpierw powinniśmy zadbać o to, żeby w innych rejonach było możliwość przejścia
przejścia normalnym chodnikiem, a nie po to, żeby stały pod górą robić chodniki i miejsca parkingowe, żeby tam stały samochody. No, prawda jest taka, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy to się Państwu podoba, czy nie? Ja pamiętam, jak to były dyskusje, kiedy wszyscy się zastanawiali, jakie lampy powinny być i z jakiego stylu na ulicy Kalwaryjskiej, a w innych rejonach warto byłoby, żeby postawić lampę, która by stała na drewnianym kołku i świeciła, żeby wódz prowie świecił. I świeci dalej. Ale to już jest jakby rzecz wtórna. Szanowni Państwo, uważam, że powinniśmy, raz, że jesteśmy nawet zobligowani, bo skoro przyszło pismo z KIL-u o zaopiniowanie jakiegoś dokumentu, to jesteśmy do tego zobowiązani, podjąć taką uchwałę. Jesteśmy też, myślę, że winni sobie i mieszkańcom, tym, którzy chcą, niekoniecznie może tym, którzy nie chcą, ale też głośno mówić o tym, żeby tą strefę wprowadzono, bo widzimy, co się dzieje. Będzie naprawdę, myślę, że z czasem będzie jeszcze gorzej. Natomiast tak jak mówię, no, prosiłbym projektodawców o ewentualne skorygowanie tego ostatniego zdania. Jest już pan Warta. Natomiast ponieważ rozpatrujemy również kwestię jakby tej drugiej uchwały złożonej tutaj przez panią Katarzynę, wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się zwrócić też uchwałą o to, żeby przedstawiono nam te analizy, o które prosiła Rada Miasta Krakowa, bo one myślę, że dla nas, dla większości nic nowego nie wniosą, bo myślę, że osoby, które się tym interesowały, to tak naprawdę wiedzą, że przeszliśmy i w tamtej kadencji, z tego co wiem, w tej kadencji ze Strażą Miejską, z Policją, szukali z IKIDem i szukanie rozwiązań, gdzie mogą powstać miejsca, nowe miejsca parkingowe. Owszem, pewnie gdyby kiedyś w momencie przebudowy ulicy Kalwaryjskiej dzielnica, miasto, mieszkańcy poszli na tą propozycję, która była wtedy propozycją z tego co nie ma wrocką pani dyrektor pokryte, żeby ulica Kalwaryjska była ulicą jednokierunkową, no to wtedy pewnie na ciągu ulicy Kalwaryjskiej bylibyśmy w stanie znaleźć dużo więcej miejsc parkingowych. Natomiast była wtedy, myślę, że dzisiaj również byłaby to dość duża awantura. Nie wyklucza się ani jedna, ani druga uchwała, czyli uchwała zarządu, ani uchwała pani Katarzyny, nie wykluczają się i uważam, że podejrzewam obie uchwały. Dziękuję. Pani Kasiarze, proszę, pan Tomek. Tak, ja po prostu chciałam podziękować panu radnemu za głos rozsądku, bo faktycznie mnie również brakuje w tej uchwale do pisania, że ta strefa ma służyć. No, szanujmy się wszyscy, proszę państwa, wzajemnie, szanujmy mieszkańców, szanujmy przedsiębiorców, szanujmy klientów, więc jeżeli taka poprawka przyjęła, to ja dziękuję sobie. Jeszcze nie ma tej poprawki, ale już z góry dziękuję. Pan Tomek. Jeszcze chciałem, ponieważ Jacku wypowiedziałem się na temat tej drugiej uchwały dotyczącej programu pilotażowego, która jest bardzo precyzyjna, mianowicie w paragrafie pierwszym jest napisane, że ustala się dla prezydenta miasta Krakowa kierunki działania zmierzające do wprowadzenia czasowych pilotażowej zmiany organizacji ruchu na ulicach. I tutaj są wymienione ulice. Na Rolego, które jest dwukierunkowo, bo w obydwu stronach jest możliwość parkowania. Jana Długosza, która jest dwukierunkowo i są możliwości parkowania po obydwu stronach. I tak parkują samochody. Sokolski, która w jednej części jest ślepa. I niestety przy szerokości tylko i wyłącznie jezdni, która ma 2,5 metra, może samochody mogą przez parkować. I Tadeusza Rejtana, która jest dwukierunkowa i też ma możliwość parkowania po obydwu stronach. Dalej jest napisane, mający na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych. No więc ja rozumiem, że tutaj na mnie, no jest, nie wiem co można byłoby jeszcze tu zwiększyć. Być może, że pan prezydent powie, no to tak na dobrą sprawę, bo takie były zamiary z KIT-u, z którymi myśmy się sprzeciwiali, żeby zrobić jedne kierunki i powprowadzać oczywiście zakaz zatrzymywania się po kolejnych stronach, bo tak by najlepiej wynikało.
według Zygmiego, bo wtedy dostosowują się do prawa o ruchu drogowym, które doskonale mówi zarządzenie pana ministra, ile musi być metrów, gdzie odstępy i tak dalej, tak dalej. Dziękuję bardzo, panie wiceprzewodniczący. Czy ja tą uchwałę i to, co w tej chwili mówimy o uchwale pani Katarzyny, rozumiem tak, że pani chciałaby, żeby dzielnica wystąpiła co prezydent, a tak właściwie podległe służby, w kwestii tej uchwały zrobiły. I ja szczerze mówiąc rozumiem to tak, że odpowiedź musi być następująca, ponieważ pisze tutaj. Stała się dla prezydenta miasta Krakowa kierunki działania zmierzające do wprowadzenia czasowej, to prezydent, czytając ZIPi, odpisze, może odpisać również tak. Nie ma możliwości wprowadzenia czasowej, pilotażowej zmiany organizacji ruchu, ponieważ naruszałoby to jakieś przepisy o ruchu drogowym, nie wiem, logiki, czy coś takiego, ale byłoby to po prostu na piśmie. Ja to tak odczytuję, a nie to, że ktoś, nasza uchwała spowoduje, że my wymagamy od prezydenta, że ma wprowadzić, zmienić organizację na Dłoższa Sokolskiej, Rejtana i zrobimy zamieszanie. Ja rozumiem, że chodzi tylko i wyłącznie o... Dziękuję. Pani Katarzyna, ja chciałam zapytać, bo tutaj bo nie wiem, o czym teraz do końca rozmawiamy, dlatego że w paragrafie drugim pisze w uchwale miejskiej, pisze, że zobowiązuje się prezydenta do przedłożenia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji mniejszej uchwały w terminie do dnia 15 sierpnia. Złożył to prezydent czy nie złożył? A co Rada Miasta zrobiła, skoro do 15 sierpnia to sprawy? Złożyła w tej sprawie wniosek, który również został rozpatrzony. Ja złożyłam do Państwa uchwałę. Celem tego, żebyśmy wchodząc do Rady Dzielnicy również dostawali taką informację. To jest tylko prośba o informację. Oni nie dostali, ale w tym przypadku Państwo nie dostali informacji nie, jako Rada Miasta. Nie, dostaliśmy, więc nie dostała informacji. Jaka była intencja tej uchwały, rozumiem. Tak, chciałam zapytać o tą konkretnie. Nie, znajdźcie przedsiębiorstwa. Dobrze, czy jeszcze ktoś Państwa... Ja uważam, że Rada Dzielnicy powinna uzyskiwać taką informację ustami radnego miasta, a nie ustami prezydenta. Ja uważam, że taka informacja powinna się zwrócić do prezydenta i do miasta. I na piśmie znajdę. Ale proszę Państwa, ja bym chciał tak. W związku z tym, że omówiliśmy, bo sprawy się łączą, jedną i drugą uchwałę, przystąpimy na początku do procedowania pierwszej uchwały. To jest według druku numer 3. Według projektu zarządu druk numer 4 wpłynęła, proszę Państwa, poprawka. Wykreślenie poprawka Zygmunta Podarczyka, wykreślenie po słowach, wykreślenie do końca uzasadnienia po słowach stworzenie możliwości parkowania. Czyli stworzenie możliwości, to jest ostatnie zdanie w uzasadnieniu. To jest wykreślenie słów, stworzenie możliwości parkowania mieszkańców tego obszaru powinno być priorytetem miasta. To jest wykreślenie ostatniego zdania, zresztą dyskusji ta sprawa. No ale bo pani Baśni jednak trzeba tą oczywistość przegłosować. Głos za, głos przeciw poprawce. Przypomnę, że głosy poprawki nie są bezwzględnie imienne, tylko uchwały. Nie widzę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki. No. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę i mamy głosowanie imienne odnośnie uchwały wraz z przyjętą poprawką. Pan Jacek Bednarz. Za. Za. Pani Kępkowska. Za. Za. Pani Czerwińska. Za. Pani Jarowa. Za. Za. Pan Gastrzyk. Za. Za. Pan Komyski. Za. Za. Pan Łapczyński. Za. Za. Pan Markiewicz. Za. Za. Pan Młynarz. Za. Za. Pan Nowak. Za. Za. Pani Orłowska. Za. Za. Pani Babian. Wstrzymuję się. Wstrzymuję się. Pani Praszyńska. Za. Za. Pani Radwan. Za. Za. Pan Lebiałek. Za. Za. Pani Siwek. Za. Za. Pani Smender. Za. Za. Pan Styski. Za. Za. Płodarczyk. Za. Pan Brona. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Zygiel. Za. Za. 19 głosów jest za.
Proszę Państwa, podaję wynik głosowania. 19 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Rada przyjęła uchwałę według druku nr 4 wraz z wcześniej przyjętą poprawką. Proszę Państwa, to jest druk nr 4. Proszę Państwa, od razu przystąpimy do, w związku z tym, że omawialiśmy dwie wprowadzone do porządku uchwały, które się łączą ze sobą. Przystępujemy do procedowania uchwały według druku nr 11. Czy jeszcze w tej sprawie ktoś chciał zabrać głos? Tak, no więc to omawialiśmy dwie, tak jak mówię, zgodnie ze statutem przewodniczący może zmienić porządek obrad, uznania, żeby nie wracać za 4 punkty z powrotem do tego samego, mamy przedyskutowaną sprawę, świeżo w pamięci. Ja, proszę Państwa, powiem Państwu, jeżeli nie widzę, powiem, że ja złożyłem poprawkę do druku, do tego druku, żeby wykreślić do końca uzasadnienia posłowa, do chwili obecnej żaden radny dzielnicy nie został poinformowany o realizacji uchwały, dlatego że zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie wynika obowiązek poinformowania. Natomiast oczywiście jestem za tym, żeby się zwrócić do prezydenta o informację w tej sprawie. Czy ktoś w sprawie tej poprawki? A wnioskodawca rozumie, że to nie stanowi to. Nie stanowi, bo proszę Państwa, żądamy czegoś, czego ktoś nie umiał złożyć. No dlaczego nam tego nie da, jako tego nie miał dać, nie? W związku z tym, proszę Państwa... Proszę Państwa, ja mówię, że do druku 11 jest druga poprawka. Tamtą sprawę proszę... A jest jeszcze jedna, jest Pana Tamara. Przepraszam, nie widziałaś. I jest druga poprawka. W tytule skreślić słowo ponownego wniosku prezydenta. Tak, no bo w tej chwili mieliśmy jeden wniosek. Oczywiście. Ale my teraz procedujemy to? Tak, bo omawialiśmy te dwa punkty w bloku, w związku z tym od razu zmienię porządek obrad, żeby nie wracać za trzy punkty z powrotem, żeby nie odbywać z powrotem dyskusji. Czy pan, to jest formalna, ja opowiedziałem, że moja poprawka wynika, że do chwili obecnej prezydent nie ma obowiązku na sprawę. Gdyby miał, nie było żadnego problemu, żeby z prezydentem pewnym wyrzutem wystąpić. Nie ma tu żadnych w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakąś poprawkę? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad poprawkami. To jest poprawka pana Adama Brony do druku nr 11, żeby w tytule skreślić słowo ponownie, czyli jeśli by ta poprawka przeszła, byłoby w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o przedłożenie projektu budżetowego i tu jest dalej w tytule. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. I teraz jest druga poprawka Zygmunta Podarczyka. Wykreślenie słów w uzasadnieniu. Ostatnie zdanie to jest po słowach do chwili obecnej do końca. Czyli nie było do chwili obecnej. Żaden radny dzielnicy nie został poinformowany o realizacji uchwały. Natomiast cały czas istnieje poważny problem z miejskami prawami innej podwórki. Nie ma prezydenta takiego obowiązku, bo nie ma poinformowanego miasta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. To jest poprawka numer 2, a tamta była poprawka numer 1. Proszę numerować, panie prosiu. W związku z tym, proszę Państwa, jest wniosek o głosowanie inny, tak? Stosowna liczba podpisów. W związku z tym przystępujemy do głosowania imiennego wraz z dwoma wcześniej przyjętymi poprawkami. To jest, przypominam, druk nr 11. Pan Bednarz za. Za. Pani Wytkowska. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Czerwińska. Za. Za. Pani Jarno. Za. Za. Pan Kasprzyk. Nie. Za. Pan Komiński. Za. Za. Pan Łapczyński. Za. Za. Pan Markiewicz. Za. Za. Pan Młynarz. Za. Za. Pan Nowak. Za. Za. Pani Ogłoska. Za. Za. Pani Pawian. Za. Za. Pani Grosińska. Za. Za. Pani Radman. Za. Za. Pan Zbiały. Za. Za. Pani Siler. Za. Za. Pani Spender. Za. Za. Pan Sterski. Za. Za. Łodacz. Za. Pan Brona. Za. Za. Pani Zygiel. Za. Za. 20 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała.
Proszę Państwa, w wyniku głosowania 20 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 11 wraz z przyjętymi poprawkami.